Państwa, aż głos odbiera, jak człowiek widzi, jak Państwa dużo przyszło w dzisiejszy niedzielny wieczór na spotkanie tutaj do sali mechanika. Dziękuję wszystkim bardzo, że tak licznie Państwo przybyli. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam, w szczególności witam przybyłych parlamentarzystów. Serdecznie witam pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana posła Janusza Wojciechowskiego. Serdecznie witam pana senatora Wiesława Dobkowskiego. I witam kolegę z zamiedzy, pana posła Roberta Telusa. Ale jestem przekonany, że większość z Państwa przyszła tutaj dla bardzo ważnej postaci w życiu politycznym, w życiu publicznym w Polsce, ale i nie tylko w Polsce, dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera. Pan prezes za chwilkę do nas dołączy. Tymczasem bardzo proszę o zabranie głosu pana Janusza Wojciechowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam bardzo. Szanowni Państwo, posłowie, senatorowie, radni wybrani w ostatnich wyborach. Drodzy Państwo, to jest dla mnie wielka przyjemność stanąć dzisiaj przed tak znakomitym gronem, w tak ważnym momencie, przed drugą turą wyborów samorządowych. Ale pozwolą Państwo, że zacznę od podziękowań. Jeszcze raz podziękuję, że za to, co już mieliśmy okazję, spotykaliśmy się w Tomaszowie, kiedy dziękowałem Państwu za wybory europejskie, które były pół roku temu. I kiedy Prawo i Sprawiedliwość odniosło wielki sukces na ziemi ludzkiej, wygraliśmy te wybory europejskie, daleko w tyle zostawiliśmy inne partie, 38% Prawo i Sprawiedliwość, 31% Platforma Obywatelska, tylko 6% PSL. Prosiłbym, żeby zapamiętać te dane, bo w kontekście cudów, które się ostatnio zaczęły w Polsce zdarzać. 38% Prawo i Sprawiedliwość, 31% Platforma i tylko 6% PSL. Także na ziemi tomaszowskiej osiągnęliśmy znakomity wynik, zdecydowane zwycięstwo i wtedy miałem okazję, spotykając się z Państwem, wyrazić radość z tego powodu, że tutaj w Tomaszowie jest tak doskonale zorganizowana drużyna, nawet nie drużyna, wielki zespół Prawa i Sprawiedliwości, że widać było już w tych wcześniejszych wyborach dobry zaczyn, bardzo dobry zaczyn późniejszego sukcesu i późniejszego zwycięstwa. Tę drużynę stworzył główny bohater dzisiejszego dnia, oczywiście oprócz naszego znakomitego gościa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ten, który dzisiaj w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu nas wszystkich staje do drugiej tury wyborów prezydenckich, zwycięzca, zdecydowany zwycięzca pierwszej tury, Marcin Witko. Pan poseł. Proszę Państwa, Marcin staje do drugiej tury, ale razem z nim staje znakomity zespół zwycięzców. To jest chyba nienotowany wynik w całej Polsce. Z 23 miejsc. Z 23 miejsc do obsadzenia w Radzie Miasta Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 20 mandatów. Wszystkim
pragnę, którzy zdobyli mandaty. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy się tak zaangażowali w tę kampanię. Okazuje się, że mimo tak wielu przeciwności, mimo tak wielu dziwnych rzeczy, które dzieją się w tej kampanii wyborczej, można wygrywać dzięki znakomicie funkcjonującemu zespołowi i dzięki świetnemu liderowi. Cieszę się z tego bardzo, tym bardziej, że no, Marcin się nie obrazi, jeśli go ponownie nazwę swoim politycznym wychowankiem. Razem przeszliśmy długą drogę, a dzisiaj jako lider organizacji tomaszowskiej pokazuje, jak wygrywać wybory i jestem przekonany, nie mam co do tego wątpliwości, że 30 listopada będzie to zwycięstwo dopełnione i wszyscy razem będziemy się z tego cieszyć. 30 listopada. Proszę Państwa, ale to zwycięstwo Marcina w Tomaszowie jest potrzebne nie tylko dla Tomaszowa, który potrzebuje wielkich zmian. Ono jest potrzebne dla całej Polski. Im więcej wygramy w polskich miastach, zwłaszcza takich dużych, znaczących, jakim jest Tomaszów, to zwycięstwo jest potrzebne, żeby pokazać, żeby przekonać Polaków, że możemy wygrywać. Że zwycięstwo jest w zasięgu, żeby Polacy uwierzyli w to, że można Polskę zmieniać. Żebyśmy zaczęli realizować tę wizję Polski, o której tak pięknie powiedział świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński w swoim ostatnim przemówieniu trzeciomajowym, kiedy tak pięknie powiedział: będę czynił wszystko, żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło obronić najsłabszych, żeby wszyscy byli równi wobec prawa i żeby zawsze zwyciężała uczciwość. To są te wartości, które chcemy wspólnie budować, tworzyć, umacniać w naszej ojczyźnie, bo te wartości są dzisiaj zagrożone. Państwo polskie nie jest silne, państwo polskie nie broni najsłabszych, państwo polskie nie zapewnia równości wobec prawa. No i wreszcie państwo polskie nie gwarantuje uczciwości. O czym świadczą niestety ostatnie wybory, pełne takich wydarzeń, które gdyby się zdarzyły w jakimś państwie, gdzie wybory są obserwowane przez międzynarodowych obserwatorów, choćby z Parlamentu Europejskiego, wszędzie by uznano, że to są wybory nieuczciwe i nie można uznać ich wyniku. Natomiast dzisiaj w Polsce każdy, kto zgłasza wątpliwości, nazywany jest odmętami szaleństwa. Nie, proszę Państwa. To odmęty szaleństwa są po stronie tych, którzy zamykają oczy albo też udają, że nie wiedzą, o co chodzi. Mamy wielkie zagrożenie demokracji związane z tym, że państwo polskie po 7 latach rządów Platformy i niestety PSL-u nie potrafi zapewnić uczciwych wyborów. Musimy to zmienić. Musimy to zmienić wszyscy razem. Mówiliśmy o wynikach wyborów europejskich. Teraz mieliśmy wybory, wieczór wyborczy tydzień temu. Ogłoszone zostały wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość wygrało prawie o 5 punktów przed Platformą Obywatelską. Cieszyliśmy się z tego wszyscy. Wyniki badań Exit Poll podane w kilku stacjach telewizyjnych pokazywały prawie 32% dla Prawa i Sprawiedliwości, 27% dla Platformy, 17%, co wszyscy uznali za niesamowicie zaskakujący wynik, in plus dla PSL-u, 17%. A potem zaczęła się noc cudów, jedna, druga, trzecia i wreszcie okazuje się, poznaliśmy wyniki procentowe wyborów, Prawo i Sprawiedliwości ubyło 5%, PSL-owi cudownie wzrosło o 7%. I ktoś może powiedzieć, no takie są wyniki wyborów, ale proszę Państwa, ja odpowiem poetą Krasickim. Niektórym to prawdą wydawać się może, a ja to raczej między bajki włożę. Ale na szczęście, proszę Państwa, na szczęście tu w Tomaszowie
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naprawdę świetnych ludzi, wszystkich Państwa, którzy pracowali tu obecnie na tej sali, w komisjach wyborczych, mężów zaufania, tu w Tomaszowie nie daliśmy sobie odebrać zwycięstwa. To wy nie pozwoliliście ukraść tego zwycięstwa. Jest zwycięstwo w pierwszej turze, będzie zwycięstwo w drugiej turze, nie ma co do tego wątpliwości. Jest świetny zespół radnych w mieście, w powiecie. Jest znakomity przykład tego, jak można wygrywać, jak można zmieniać Polskę. Szanowni Państwo, ja od siebie bardzo serdecznie jeszcze raz za to wszystko dziękuję. Pozostaje nam zebrać wszystkie siły na 30 listopada, a chcę zostawić jako przesłanie taką frazę z piosenki artysty, który bardzo popiera Prawo i Sprawiedliwość, Jana Pietrzaka. Jest taka jego piosenka z frazą: jest takie miejsce, jest taki kraj. A ostatnia zwrotka tej piosenki brzmi: z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nadejdą dni, to pomóż Boże i wytrwać daj. Tu nasze miejsce, to nasz kraj. Pamiętajmy o tym 30 listopada i wygrajmy te wybory na Polskę. Podniosę trochę mikrofon, nie będę stresował techników, którzy muszą później wyciągać dźwięk, także cię wyżej. Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie, ale dziękuję Januszowi Wojciechowskiemu, mojemu przyjacielowi za tego ducha zwycięstwa, który na pewno przepełnił tą salę i mam nadzieję, że przeniesie się na cały Tomaszów. I w tej ostatniej prostej spowoduje, że naprawdę w sposób zdecydowany zwyciężymy. A że zwyciężymy, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Z taką drużyną, z takimi wspaniałymi ludźmi, grzechem byłoby nie zwyciężyć. Proszę Państwa, faktem jest Prawo i Sprawiedliwość zdobyło bardzo dużo głosów w Tomaszowie Mazowieckim, w powiecie tomaszowskim. Prawdą jest również to, iż na 23 mandaty, 20 mandatów radnych przypadło kandydatom, kandydującym z list Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się stało i skąd ten sukces. Na ten sukces złożyło się wiele czynników. Ale niewątpliwie najważniejszym był to, że Prawo i Sprawiedliwość ma świetny program dla samorządów. I my tutaj w Tomaszowie spróbowaliśmy ten program przełożyć na nasze miasto, na Tomaszów Mazowiecki i przekonać mieszkańców w sposób bezpośredni do tego, że naprawdę ten program jest dla nich dobry. Mieszkańcy nam zaufali i jest to dla nas jednocześnie olbrzymim zobowiązaniem. I obiecujemy tego zobowiązania nie zawieść. Szanowni Państwo, dlaczego jeszcze tak się stało? Otóż tak jak wspomniałem, w Tomaszowie mamy świetną drużynę. I to właśnie praca zespołowa, praca drużynowa sprawiła, że udało nam się uzyskać 20 mandatów do Rady Miejskiej. Poprzednio było 9, 4 lata temu. I udało nam się uzyskać 10 mandatów do Rady Powiatu, poprzednio było 7. To bardzo cieszy, ale tak jak powiedziałem, dla nas wszystkich jest to wielkim zobowiązaniem. Chciałbym, żebyście Państwo też wykorzystali ten moment, aby poznać nowych radnych, poznać tą drużynę, która napracowała się i pokazała, że można, jak się chce, to można. I proszę Państwa, mandaty radnych Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej uzyskamy. Zacznę od kobiet. Pani Krystyna Mowińska, pani Zofia Szymańska, pani Ewa Kaczmarek, pani Iwona Flamholz, pani Beata Stańczyk i pani Urszula Serenek. Brawa, jeżeli są te osoby na sali, zapraszam na scenę.
Także widzicie Państwo, kobiety w Prawie i Sprawiedliwości są na listach i zwyciężają. Jeśli chodzi o panów, mandaty zdobyli Krzysztof Misiak, Krzysztof Dziubałtowski, Marek Skrzypczyk, Marek Kubiak, Radosław Szmit, Krzysztof Puchta, Zbigniew Kamiński, Marcin Rybak, Krzysztof Kruk, Jarosław Feliński, Krzysztof Pierściński, Adam Iwanicki, Kazimierz Pietrzyk i Wiesław Pawłowski. Jeśli jesteście na sali, zapraszam na scenę. Pokażcie się, co masz odmiany. Pokażemy naszą drużynę, Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, są wśród tych osób i przedstawiciele przedsiębiorców, i przedstawiciele nauczycieli, i przedstawiciele małego, średniego biznesu, prawnicy, przedstawiciele służby zdrowia, to jest też ważne. Także mamy tutaj praktycznie przedstawicieli wszystkich możliwych środowisk. Jeśli chodzi o Radę Powiatu, Szanowni Państwo, zdobyliśmy 10 mandatów, z czego udało się 7 mandatów uzyskać w samym Tomaszowie Mazowieckim. To też jest świetny wynik. Myślę, że radnym powiatowym również należą się brawa. To jest ta świetna drużyna, która może sprawić, aby Tomaszów szedł do przodu, aby Tomaszów stał się w końcu miastem otwartym. Miastem otwartym dla mieszkańców, miastem otwartym dla młodych pokoleń, miastem otwartym dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, szliśmy do wyboru pod hasłem Czas na zmiany, ale moim mottem i naszym mottem było: władza musi służyć ludziom, władza musi ludzi słuchać. I dziś, na tej ostatniej prostej, przed drugą turą, deklarujemy Państwu, że my, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, będziemy służyć ludziom i będziemy ludzi słuchać. Także na koniec bardzo proszę wszystkich obecnych i też tych nieobecnych, tych obecnych o to, żeby przekazali swoim rodzinom, swoim znajomym prośbę o wsparcie, o poparcie mojej skromnej kandydatury w drugiej turze wyborów. Liczę na Państwa głosy. Mam nadzieję, że wspólnie zwyciężymy i wspólnie zaczniemy dobre zmiany dla Tomaszowa. Dziękuję bardzo. To była drużyna Prawa i Sprawiedliwości, radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale mam informację, że już jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo Państwa proszę o gorące przywitanie pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera. Przyjęcie. Naprawdę piękne miejsce. I tak jak przyjechałem przez Tomaszów, to zobaczyłem, że tu jest wiele ładnych miejsc. Ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Tomaszów stoi w miejscu. Że nie ma tego wszystkiego, co można nazwać wykorzystaniem szans, wykorzystaniem potencjału. Że to miasto mogłoby być dzisiaj w innym miejscu. A miasto to ludzie. Bo proszę pamiętać, ładne zakątki, odnowione kamienice, to wszystko jest bardzo cenne i potrzebne.
ale miasto to przede wszystkim ludzie, to ich los, to ich życiowe szanse, to ich mieszkania, to ich praca, to sytuacja rodzin. O tym przede wszystkim trzeba myśleć. I o tym przede wszystkim muszą myśleć władze samorządowe. A jeżeli spojrzeć na sytuację Tomaszowa pod tymi względami, z tego punktu widzenia, jeżeli spojrzeć z punktu widzenia losu ludzi, to naprawdę nie jest dobrze. To trzeba tutaj kogoś, kto wprowadzi zmiany, kto doprowadzi to miasto do takiej sytuacji, w której będzie można mówić, że mamy nie tylko fasadę lepszą niż ta, która była przedtem, ale także mamy lepsze to, co za fasadą. Bo fasady to tylko fasady. Potrzebna jest zasadnicza, jakościowa zmiana. I możecie Państwo zapytać, w jaki sposób tej zmiany dokonać. Otóż w jakiejś mierze już Państwo tej zmiany dokonali. Ja chciałem tutaj skorzystać z okazji, żeby podziękować za to głosowanie do Rady Miasta. To naprawdę niezwykły wynik. Naprawdę serdecznie dziękuję. Wielka razy. Ale wiadomo, jak skonstruowany jest dzisiaj polski samorząd. W centrum jest ta osoba, którą wybiera się bezpośrednio i która ma najwięcej do powiedzenia. Wójt, burmistrz, a w większych miastach, do których należy Tomaszów, prezydent. Prezydent miasta. I teraz wszystko zależy od tego, kto tym prezydentem zostanie. Oczywiście w sytuacji, gdzie mamy 20 radnych, 23-osobowej Radzie, gdyby wybrano kogoś innego niż nasz kandydat, pan poseł Marcin Witko, to byłaby to sytuacja trudna, paradoksalna, konfuzyjna, można powiedzieć. Sytuacja, która na pewno miastu by nie służyła. No ale jednak trzeba podjąć tą decyzję. Żadnego automatyzmu tutaj nie ma. Trzeba podjąć decyzję z całą świadomością. Z całą świadomością, że mamy do wyboru między kandydatem naprawdę dobrym, więcej niż dobrym, bardzo dobrym, a kandydatem, czy w tym wypadku jest to pani, a więc kandydatką, no powiedzmy sobie, dosyć szczególnego rodzaju. Ja zwykle nie zajmuję się krytyką kontrkandydatów w trakcie takich wystąpień. I teraz też nie będę rozwijał tego tematu. No ale taka głęboka niechęć do ludzi wierzących w Polsce to jest jednak coś, co wyróżnia negatywnie, bo z tym łączą się i takie cechy, które można określić tak. Ktoś odmawia większości Polaków praw. Bo ci, którzy tak bardzo nie lubią wierzących Polaków, a jednak większość jest wierząca, mówią po prostu, oni nie powinni mieć pełnych praw. Bardzo często pada taki argument, że właściwie jak ktoś jest wierzący, to nie powinien rządzić, bo to czyni go w jakimś sensie gorszym. Więc przed tym, proszę Państwa, przestrzegam przed wybieraniem tego rodzaju władzy. Ale to jest tylko jedna kwestia. Kontrkandydatka to tylko jedna sprawa. Najważniejszy jest kandydat. I szanowni Państwo, mogę powiedzieć naprawdę odpowiedzialnie, naprawdę mogę dać słowo honoru, że to jest znakomity kandydat, bo to jest także znakomity poseł. Znakomity poseł. Znakomity, kompetentny i zajmujący się właśnie tymi sprawami, które są najbardziej związane z samorządem.